Witam wszystkich bardzo serdecznie, dziś tak bardziej w kolejnym odcinku i testujemy przeglądarkę Firefox Quantum. No na samym początku opiszemy sobie wygląd. Wygląda jak w zwyczajnym, przynajmniej najnowszym Firefoxie. Jeszcze tak dla dowodów pokażę, że to jest serio Firefox Quantum. Oczywiście aktualizacja się pobiera, nie była ona jednak planowana. No ale teraz przetestujemy sobie, jak sprawuje się na YouTube. Oczywiście standardowo filmik w jakości przeciętnej. No i to tyle. Jak widzimy, filmy ogląda się naprawdę dobrze. Sam osobiście oglądałem parę filmów oraz live'a. I szczerze powiedziawszy, no ogląda się naprawdę bardzo dobrze. Bez żadnych ścinek ani nic, można oglądać zarówno w najniższej jakości, jak i w wysokiej możliwie. No i powiem krótko, no nie ma co narzekać, naprawdę. Ja osobiście muszę powiedzieć, że oglądanie filmów na tej przeglądarce to była istna przyjemność, jednak z czasem pojawiały się problemy. Przykład, że no na przykład tutaj widzimy, jest bez adblocka. W adblocka się zaopatrzyłem na szczęście, bo jest taki dodatek. No ale niestety, co było, to oczywiście wyskakujące reklamy. Mimo że był adblock, to jednak wyskakiwały reklamy niekoniecznie na YouTube tylko, ale i na różnych stronach. A nawet czasem w live mi się zdarzyło, że nie mogłem po prostu pisać na czacie i musiałem albo aktywować te całe emotki, co są na tym czacie, albo po prostu odświeżyć stronę. I dopiero wtedy mogłem coś napisać na tym czacie, jak to jest ten live. No i dobra, widzę, że już zbuforował się filmik, teraz przejdźmy sobie do prędkości stron internetowych, czyli wczytywania stron internetowych, a wczytuję naprawdę bardzo szybko. Zresztą, co się dziwić, szybka przeglądarka to i po prostu szybsze wczytywanie stron, jestem z tego naprawdę bardzo zadowolony, bo zarąbiście szybko zarówno wczytywanie, jak i pobieranie stron i plików jest jak najbardziej zapewnione. No i gitara. Przetestujemy sobie pobieranie mojego pliku własnego, czyli tak naprawdę mojego wirusa, którego robiłem na live'ie sylwestrowym. No a teraz o co konkretnie chodzi z usterkami. Na początku jaką miałem usterkę? Oprócz tych reklam i tego czatu, to zauważyłem, że na początku niestety nie mogłem po prostu przywrócić normalnego wyglądu YouTube'a, czyli po prostu starszego, bo wiem, że na przykład niektórzy wolą nowszy, ja, to tak, ja wolę starszy, bo starszy bardziej mi przypada do gustu. Mogłem oczywiście dark theme zrobić, ale nie mogłem za nic w świecie starego wyglądu. Dopiero po odpaleniu przykładowego filmu na YouTube mogłem bez problemu ustawić starszy wygląd YouTube'a. No. Jeszcze wstawimy komentarz i gotowe. A co do wyskakujących reklam, no to już tłumaczę. Dokładnie to samo wyskoczyło podczas niewinnego przeglądania YouTube'a. I ja się pytam, co to do jasnej ciasnej jest? A teraz przejdźmy sobie do ogólnej oceny tej przeglądarki. No więc ocena ogólna. Przeglądarka jak najbardziej bardzo dobra. Zaletą jest to, że jest mniejsze użycie pamięci, co jest zauważalne, jest lepsza w ogóle prędkość wczytywania stron, lepiej się ogląda filmy i tym podobne. Chociaż czasem są problemy, takie jak na przykład wyskakujące reklamy. Nie mogłem z początku zmienić po prostu wyglądu. No i tak jak wspomniałem o tym czacie na
live'ach i inne takie rzeczy. No i co? No i gdyby nie te rzeczy, to pewnie nadal bym korzystał z tej przeglądarki. Aha, zapomniałem jeszcze wspomnieć, że wrzucałem filmik właśnie na Firefoxie i z dumą stwierdzam, że wrzuca się naprawdę dobrze. Więc no zobaczmy, pochwalę się, bo jeszcze ten materiał wrzucę właśnie przez tą przeglądarkę i pochwalę się w komentarzu prędkością przesyłu. Okej. Tak więc, jeśli filmik się spodobał, wstawcie lajka. Jeśli nie, możecie spadać, zostawiając serdeczną mapkę w dół. Oczywiście zostawcie suba i wbijajcie na mój serwer na Discordzie, do którego link znajdziecie w opisie. I zapraszam do innych linków. Na razie.